Zobacz, Abi. Zobacz, dziku. To na mnie, kurde, czeka. To tutaj ten sygnet znalazłem. Tych fantów troszeczkę, także tu będę rył. Myślę, że za dwa dni wieczorem. Pozdrawiam Was. No i witam Was serdecznie. Kramer, wykopki z tej strony. Dzisiaj nocne wykopki. Nocne wykopki z Robercikiem. Miało być nas więcej, ale niestety praca, obowiązki. Mamy jeszcze jedno pole, które nie zostało obsiane. Nie wiem dlaczego, gospodarz nam pozwolił. No ale z racji obowiązków dopiero w nocy. Myślę, że o 10 wejdziemy na pole. Pokopiemy do jakiejś pierwszej. Zobaczymy, może coś fajnego wyskoczy. Nie pierwszy raz na tym polu. Pamiętajcie, trzeci film konkursowy, także bądźcie uważni i powodzenia. No i mam nadzieję, że jutro Wam wrzucę ten właśnie trzeci filmik. Pozdrawiam, czarne kciuki. No i co? I pierwszy fant, jakiś guzik. Co prawda teraz go nie rozpoznam w ogóle. Ten troszeczkę zdezolowany. No, ale fajnie. Ale jaki? Nie wiem, ale jakiś sygnowany, tylko nie mogę rozczytać teraz. Oczyścimy, zobaczymy. No i pierwsza monetka, bodajże pół kopiejki. Stan jak widać. No i lecimy, lecimy, nie śpimy. No i następna monetka. Tym razem chyba kopiejka jedna. Ale w stanie agonalnym. No ale następna. Po 5 metrach. Fajnie, dzieje się coś, także. No i kolejny metr dalej mamy plombę z orłem. Nie wiem, czy to orzeł w koronie, ale główka. Nie wiem. No, ale orzeł. Pięknie widać. Teraz zobaczcie, jaki petardinio. Widzicie? Moje ulubione guziczki. Ojej. Jaki piękny. Kurde, orzeł w koronie. Ojej. Śliczny. Piękny guziczek. Z łóżkiem cały. Nie mogę teraz wygrzebać tej ziemi, no ale to pokażę Wam później. Oj, piękny, już takie mam chyba ze dwa. Zobaczcie, a teraz chyba jakiś pierścioneczek zgięty. Co tu jest? Dobra, zaraz oczyścimy i zaraz Wam pokażę. No to jakiś odpustowy chyba. Chociaż nie jestem pewien, ale chyba tak. Zobaczcie, strasznie jest zdezolowany, nic tu nie ma. Pamiętajcie o konkursie i o subskrypcjach, bo konieczna jest subskrypcja do brania udziału w konkursie. A tym razem jakiś PRL, ale zobaczcie, jak zjedzony, także tragiczne. Ale następna monetka. No i tu mamy jakąś blaszkę. Tutaj widzę 7, tu 10. A teraz zobaczcie, jest jakaś krągłość i coś mi się świeci. O, panie, jest sreberko. Jest sreberko. Ojej. Ojej. Oj, 10 kopiek. Pięknie. Oj, dawno sreberka nie miałem. Kurczę, dawno. Ale myślę, że się doczyści, bo jakiś taki jak patyna, jak
nalot taki. O, no pięknie. No sreberko, Robert. Ta. No, także jest dobrze. Już jest dzień dobrze zrobiony. Druga plomba się dzisiaj przytrafiła. W takich warunkach ciężko mi jest tutaj odczytać to, ale na pewno coś w domu odczytamy. Co to jest? Nic. Czy to guzik jakiś? Nie wiem. Pokaż. Kulka chyba, nie? Muszkietowa, no. Tu coś, ale pewnie nie do rozczytania. No nie wiem. Gaciak. Gaciak. Tu coś też nie do rozczytania. Kopiejka tu. Tak. I klamereczka. Kramerka. 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 Zaraz po sreberku wpadło. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to jakaś śruba, czy jakiś. No nie śruba, bo jakiegoś gwintu nie ma, ale coś takiego. Coś takiego. Tutaj tak, z takim wyżłobieniem. Ciężkie. Także Armia Czerwona też i tutaj była. Wszędzie oni byli. O kurczę. Nie ma pola bez plomosów. A teraz mamy pierwszą łuseczkę na tym polu. Nie tak jak na dwóch ostatnich wypadach, co wbicie łopaty to łuska. Tu jest pierwsza. Proszę bardzo. Zobaczcie, jaka piękna pełnia. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale jest coś pięknego. O, Roberto i rogal. I kolejna plomba. Już chyba trzecia dzisiaj. No nic. Zawsze coś. Zawsze lepsze niż łuski. Przynajmniej dla mnie. Są ludzie, którzy te łuski zbierają. I tyle, no. A tym razem mamy co? Groszek. Jest groszek, wpadł groszek. Z łóżkiem? Z łóżkiem chyba. Jest. Jest z łóżeczkiem. No. Ale guziki mnie cieszą, nawet takie groszki, kurde. Ciemna noc. Zobaczcie, 0.11.28, piątek. No i przy wyjściu z pola jedna druga kopiejki 1899. Niezły stan. O, proszę bardzo. No i na tyle dzisiaj wykopek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Może zrobię podsumowanie, ale już jest późno, także do zobaczenia. Pożegnaj się z widzami. Do miłego, do no. Następnego i... Do nocnych wykopków i uważajcie na konkurs, no. Tak, dokładnie. No, także która jest godzina? No pewnie przed pierwszą. No, pokaż na telefoniku. O, jest. No, jest dobrze. Także dziękujemy Wam bardzo, na razie. Za uwagę.